Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Kilkuset młodych szachistów wraz z osobami towarzyszącymi to na pewno spore wyzwanie organizacyjne. Czy od strony logistycznej wszystko poszło zgodnie z planem? Organizacyjnie udało się nam tą dużą liczbę i graczy, i osób towarzyszących zorganizować w taki sposób, że mają i zapewnione noclegi w pobliżu hali stulecia, i w samej hali stulecia mają zapewnioną odpowiednią przestrzeń. Jest dla nich wyżywienie świadczone przez firmę cateringową. Myślę, że organizacyjnie, wiadomo, są zawsze jakieś drobne niedociągnięcia, ale idzie wszystko ku dobremu końcowi. Dolnoślązacy w kategorii szachów szybkich zdobyli 3 medale. Dwoma z nich mogą się pochwalić reprezentanci Polonii Wrocław. Jest jeden złoty medal. Zosia Frey w grupie dziewcząt do lat 14. Natomiast jeżeli chodzi o Dolnoślązaków, o członków dolnośląskich klubów, to mamy jeszcze drugi złoty medal z Polonii Wrocław Szymon Gumularz i srebrny medal także z Polonii Wrocław Kacper Grela w grupie chłopców do lat 14. Organizatorzy z Dolnośląskiego Związku Szachowego są umiarkowanie zadowoleni z osiągniętego rezultatu naszych młodych sportowców. Mówiąc szczerze, zawsze się liczy na więcej, tak? No, to jest sport, to są dość ciężkie zawody, bowiem jest to bardzo intensywna gra. Przez 2 dni zawodnicy rozegrali w szachach szybkich 11 rund, 11 partii, każdy rozegrał. No, było kilka innych szans medalowych, ale uważam, że jak na obecne warunki można być z tego zadowolonym. Egzamin jako miejsce rozgrywania turnieju szachowego zdała na pewno hala stulecia. Sporą popularnością cieszyło się samo otoczenie hali stulecia, tak? Ponieważ tutaj w odległości kilkuset metrów mamy fontannę, pergolę, ogród japoński, krainę miniatur, zoo. Do rynku też nie jest daleko. Wszystkie te miejsca były przez gości odwiedzane, więc no, jest to taka samoistna reklama Wrocławia i tego pięknego obiektu. I to tutaj ludzie naprawdę doceniają, bowiem jak sami możecie zauważyć, tutaj jest prawie 900 zawodników, około 400 osób towarzyszących, a jest jeszcze dużo, dużo miejsca w hali, więc no tak naprawdę to, że tutaj jest taka przestrzeń, tyle miejsca, jest gdzie wyjść, jest gdzie siąść, jest co zobaczyć, no jest naprawdę przez uczestników doceniane. Więcej o turnieju na stronie internetowej zawodów. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl